Golden Quick News. Spragniony z The Voice of Poland, czyli Tadeusz Seibert, wydał swój nowy singiel pod tytułem Nieobojętność. Jak w nim wypadł? Melodycznie świetnie, wokalnie świetnie. Co do treści powiem tak, tolerujmy tych, którzy warci są tolerancji. Alicja Szemplińska wydała nowy singiel pod tytułem Na pamięć. Rewelacyjny singiel. Czemu? Rewelacyjny, bo zabrzmiewa tam dźwięk gitary elektrycznej w kompozycji ze wspaniałym głosem Alicji Szemplińskiej. Polecam włączyć i posłuchać pięknie, a solóweczka cudowna. Wiktoria Zwolińska wydała swój nowy singiel pod tytułem Pośród śmiesznych słów. Jakbym cofnął się gdzieś w czasie, ale głos Wiki cudo. No ja nie jestem fanem takiej muzyki, ale pomimo tego brzmi to super z wokalem Wiktorii. Danelia Tuleszowa strzela coverami jak Sanach singlami. Tu apel do wszystkich wokalistów. Więcej proszę, więcej. Da się? Da. Courtney Hadwin zaśpiewała nowy cover Johna Lennona, Happy Christmas. Vicky Gabor zaśpiewała hymn Junior Eurowizji podczas ceremonii otwarcia. Jak wypadła? Wypadła super obok tych niesamowitych efektów specjalnych. Dziewiątego listopada odbędzie się konkurs Junior Eurowizji z udziałem 12 państw, w tym Polski. The Voice of Poland 11. Za nami ćwierćfinał tego programu i moim zdaniem najlepiej śpiewający w tym akurat odcinku odpadł. Zaśpiewał najlepiej i w nagrodę pożegnał się z programem. Oczywiście to moje zdanie. Trenerka, trenerzy uważali inaczej. Mowa o Ignacym Błażejowskim. Chłopak tak cudnie zaśpiewał, że nie powinien odpaść. Przed nami półfinał i ciekawe, co tam się wydarzy. Czy osoby, które uważam, że są przepychane, nadal będą przepychane do finału? I nie chodzi tu o to, że są przepychane, a nie potrafią śpiewać. Nie, nie, absolutnie nie. Chodzi o to, że są faworyzowane niezależnie od występów innych. Czy też sprawdzi się mój scenariusz subiektywny. Adam Kalinowski, Anna Gąsienica-Bercyn, Krystian Ochman i Martyna Zygadło. I to tyle na dziś. Do usłyszenia.